pasja i naturalne tworzenie muzyki, no i więź. Rozumiemy się bez słów i to jest chyba najfajniejsze. Szato! Im jestem starszy, tym jestem lepszy jak szato. Za wasze zdrowie otwieram teraz ten flakon. Bo życie stało się słodkie, napijmy się za to. Napijmy się za to. Polewam w opadu. 130. Tempo bitu. Ale jest dobrze. Najtrudniejszym momentem chyba w twórczości, bo tak nazywamy ten okres, nie nazywamy tego karierą, był ten okres beefu, kiedy spotkaliśmy się z jakimś tam hejtem i pewnie ludzie nas zawiedli. I dużo mnie to nauczyło, w sensie patrz komu ufasz, stara zasada. Nic bym więcej nie dodał. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora. Może ja zacznę, bo u mnie krótko będzie. Nie interesuję się za bardzo tym. Kibicowałem Polsce, no ale że ten to może Kamil niech rozwinie. Dobra, pytanie. Ja oprócz Polsce chyba kibicowałem Francuzom. Pamiętam jeszcze dobrze mundial w 98 roku, który odbył się na francuskiej ziemi. Miałem wtedy 10 lat. Pojechaliśmy rodziną do chrzestna i mamy do Stanów. Siedzieliśmy tam, więc te mecze były o takich godzinach jak 12 i tak dalej, południa. I jakoś polubiłem Francuzów. Tam był Zinedine Zidane, Vicente Lizarazu i tak dalej. Oni wtedy zdobyli Mistrzostwo Świata. Uważam, że teraz też naprawdę mają pokolenie utalentowanych piłkarzy. Są w porządku chyba charakterologicznie, także życzę im sukcesu. No i Anna German. Słuchałem ostatnio całej płyty. Piękna płyta. Chciałbym z panią Anią kiedyś coś nagrać, niestety chyba się nie uda. Ja ogólnie mało słucham jakby albumów w całości, głównie single, także mogę powiedzieć, że ostatni pełnoprawny album, który przesłuchałem i który według mnie był najlepszy, to muzyka klasyczna PZ-a. I Nuna. I Nuna, oczywiście. Co ludzie są przy nas, wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Moim kolejnym celem jest nagranie płyty pod tytułem Spis dzieł sycylijskich. Chciałbym, żeby była lepsza od poprzedniej. Postawiliśmy sobie trochę wyżej poprzeczkę przy tej płycie, a nie idziemy na łatwiznę. Także to jest mój cel na najbliższy okres. Mój cel to jest po prostu rozwijanie dalej swojej pasji, tworzenie cały czas i zagranie na jakimś dobrym festiwalu. Dajmy na to, niech będzie to hip-hop camp na początek. No i to, a później dalej. A potem złote globy. A później po wąskiej.